Aniołów chór nucił przecudną pieśń, wzywając do szopki, by dać zbawcy cześć. Mieszkańcy Łukowic Brzeskich spotkali się przy wigilijnym stole, żeby podzielić się opłatkiem i zobaczyć jasełkowe przedstawienie w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły. Musiałem być królem bardzo wywyższającym się, który gardził wszystkimi ludźmi. Zabił wszystkie dzieci. Byłam śmiercią. Zabierałam Heroda z sali. Zorganizowane widowisko przyciągnęło tłum mieszkańców. Przygotowanie jasełek wymagało niemałych zdolności organizacyjnych. Około miesiąca poświęcamy na to, żeby dzieci przygotować do tych występów i zaangażowana jest praktycznie cała szkoła, łącznie z przedszkolem, z maluchami. Jeśli chodzi o scenariusz, to ja staram się co roku coś nowego wprowadzać, żeby nie były to takie standardowe, ale urozmaicone, żeby zawsze coś nowego wniosły. Przez kilka tygodni robimy próby, odgrywamy role i przygotowujemy się do występu. Trudno było trochę opanować ten cały tekst, to wszystko, żeby się wywyższać nad wszystkimi. Widzowie z zapartym tchem śledzili odgrywane na scenie wydarzenia z pewnej grudniowej nocy, a rodzice podziwiali swoje pociechy, służąc im pomocą. Próbowałem bardziej i tak rozbawić, żeby nie były bardziej zestresowane niż są. Syn się denerwował bardzo, miał bardzo dużą rolę, bardzo się denerwował, ja razem z nim. No i tak, no aż łza się kręci wokół. W klimacie świąt Bożego Narodzenia mieszkańcy dzielili się opłatkiem, składali sobie wzajemnie życzenia oraz śpiewali wspólnie kolędy. Na odświętnie przygotowanym stole nie zabrakło wigilijnych potraw. Jest okazja, żeby wyjść, żeby poświętować i żeby zobaczyć to, co zawsze jest najpiękniejsze w każdej społeczności, tych najmniejszych. Przy okazji świąt no jakoś zacieśniają się te więzy, każdy staje się, jeden drugiemu staje się bliższy i może trochę łaskawszym okiem przez kilka dni spogląda na siebie. Opłatkiem się można podzielić, prawda, ludzie blisko siebie porozmawiają. Spotkania się przede wszystkim ze znajomymi, z którymi nie na co dzień ma się taki kontakt, jaki powinno się mieć. To jest jedna z okazji do integracji w społeczeństwie. Fajnie wprowadza klimat w społeczeństwie, nastrój ludzi już tak coraz bliżej święta. Dużo zdrowia, pomyślności, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Niech to będzie czas radości i pokoju, czas, gdy siedzimy wszyscy w kole i mamy bliskich przy stole.